Mycie podłóg może być tak irytujące. Chcesz wyrząć mopa rękami, a brudna, cuchnąca woda kapie wszędzie. Co za koszmar. Dodatek silnych środków chemicznych powoduje matowienie podłóg. A wiadro to jak kula u nogi. Co za utrapienie. Czas odstawić wiadro, przestać rozcierać brud i zarazki, pozbyć się brudnych mopów sznurkowych i pożegnać silne chemikalia, bo jest lepszy sposób mycia podłóg. Przedstawiamy Wringo Mopa. To kompleksowy mop o podwójnym działaniu, który używa tylko czystej wody. Tłuczesz, wykręcasz i zmywasz małe zabrudzenia lub całą podłogę. Gdy nakładka mopa się ubrudzi, tłuczesz ją, skręcasz i znów sprzątasz czystym mopem. Nic nie zbiera wilgoci i nie suszy się lepiej niż Wringo Mop. Zewnętrzna warstwa jest zrobiona z tysięcy specjalnie ukształtowanych włókien z mikrofibry, które podnoszą i chłoną cząsteczki brudu, zamykając je w nakładce. Wewnętrzna warstwa to superchłonna ircha o dużej gęstości, która chłonie płyn o wielokrotności swojego ciężaru. Wyciąga brud jak odkurzacz i utrzymuje jak gąbka. Gdy skończysz, wypłucz nakładkę, skręć i gotowe. To takie łatwe. Przy innych mopach stosujesz silne środki chemiczne, powodujące matowienie podłóg. Gdy je myjesz Wringo Mopem, wystarczy woda z kranu, żeby błyszczały i były bezpieczne dla dzieci i zwierząt. Zwykłe mopy zbierają brud, a potem płuczesz je w brudnej wodzie. W świetle UV widać, że mop znów osadza brud na podłodze. Ale z Wringo Mopem zawsze używasz czystej wody. A teraz oddamy podłogi we władanie pieskom i dzieciom. Zobaczycie totalny bałagan i to, jak Wringo Mop pozostawia inne mopy w tyle.